Hej, w tym poradniku pokażę Ci, jak możesz zrobić przejście Zoom, a nawet przejście Warp Zoom w programie DaVinci Resolve. Zapraszam do oglądania. Ok, jesteśmy w programie. Tak naprawdę sprawa jest bardzo prosta i podobna do każdego programu montażowego, jaki widzieliście na moim kanale. W przypadku DaVinci musimy przerzucić sobie dwa klipy na naszą oś czasu, czyli na nasz timeline standardowy. Mamy nasze dwa klipy, wobec których chcemy zrobić sobie warp zoom. Może to być zoom in i zoom out. Różni to się tym, że zamiast jakby oddalać, to będziemy przybliżać, więc nie ma tutaj jakby najmniejszego problemu, po prostu jak chcecie zrobić inny ruch, to robicie punkty, które wam teraz wpiszę na odwrót, a zachowuje się tak samo. Więc mamy dwa klipy, mamy przejście jakby ujęcie z drona na plażę, no i następnie jakąś panią na plaży, no i chcemy zrobić tutaj właśnie te przejście. Więc jak to robimy? Klikamy na nasz pierwszy klip, który tutaj mamy, inspektor, i klikamy tutaj przy zoom x nasz jakby zaznacznik na keyframe. Teraz widzimy, że mamy na czerwono, więc keyframe się nam zaczął. Tu możemy sobie podejrzeć, jak nam się te keyframe tworzą. Pierwszy keyframe, który sobie wpisujemy, wyniesie nam 1.55, taką wartość. Teraz strzałkami klikamy dwa razy, aby się cofnąć o dwie klatki. Widzimy, że tu mamy 14. Raz, dwa. Przeniosłem się o dwie klatki. Nie przejmujemy się tym, że nie widzieliśmy tutaj ujęcie na początku tego, tylko tego. Ten keyframe, jak widzimy tutaj na dole, został dodany tak, jak był dodany wcześniej. Teraz zmieniamy sobie wartość na 1.15 po tych właśnie jakby dwóch klatkach. Idziemy teraz tylko jedną klatkę do tyłu, czyli na 11 w moim przypadku. Po jednej klatce teraz wpisujemy sobie 1.05, delikatny skok wartości. I jeszcze jedną klatkę i dajemy sobie tutaj jedynkę. Dzięki temu nasz klip ma tutaj przez cały nasz klip czas trwania taką samą długość, a dopiero pod koniec nam się przybliża, jak właśnie tutaj widzimy w podglądzie. Mamy już prosty zoom z jednego ujęcia. Teraz musimy sobie zrobić to samo w drugim ujęciu. Więc klikamy na drugie ujęcie, klikamy tutaj na keyframe, możemy sobie odpalić podgląd, aby widzieć. No i teraz wpisujemy sobie kolejne wartości na jeszcze większe zbliżenie. Mimo tego, że nie do końca bym potrzebował to akurat w tym ujęciu, bo już dron tutaj sam zjeżdża na dół na naszą panią, więc jakby przybliżenie mam z automatu. No ale pokazuję, jak to zrobić, bo nie wszyscy tak, nie w każdym ujęciu tak można mieć. Więc wpisujemy teraz wartość 1.1 na sam początek. Idziemy znowu, tym razem dwie klatki, ale do przodu, czyli na 16 klatkę w moim wypadku. Raz, dwa, mam już tu 16 klatkę i wpisujemy sobie dalej wartość 1.3. Te wartości możecie sobie wyczuć oczywiście sami. To nie jest powiedziane, że musicie sobie wpisywać takie same wartości jak ja. To jest jakby procentowo idzie, jak to ma się zmieniać, więc możecie się pobawić swoimi wartościami i zrobić bardziej łagodne bądź bardziej jakby mocne, wpisując większe wartości. Idziemy klatkę znowu do przodu i wpisujemy teraz 1.3, wpisujemy na 1.345. Wpiszmy sobie taką wartość. I jeszcze jedna klatka do przodu i wpisujemy sobie 1.35, czyli delikatna zmiana pod sam koniec, jakby takie spowolnienie tego przybliżania. Puścimy sobie play i mamy już fajny efekt, po prostu zoom in, można powiedzieć. Jakbyśmy zrobili odwrotnie, byśmy mieli zoom out i jak widzicie, wygląda to już na ten moment bardzo fajnie. No ale okej, chcemy to jeszcze bardziej urozmaicić, więc dodajmy sobie jakiś blur. Idziemy na nasze pierwsze ujęcie, zaznaczamy je i wchodzimy w panel Color. Teraz klikamy sobie Alt-S, tworząc nowy standardowy node i przerzucamy na ten node Zoom Blur z panelu OpenFX. Przerzucamy, został nam dodany. Teraz dzięki temu, że jesteśmy tu na początku, to nam w kolorach pokazuje nam się na początku matryca. My nie chcemy na razie iść na początku, tylko chcemy być na końcu. Tak jak teraz widzimy. Jesteśmy teraz na końcu, klikamy, znaczy możemy dać sobie na 0 moc i klikamy teraz keyframe, dzięki temu powstał nam keyframe z wartością 0 w tym momencie. Przesuwamy tą matrycę na sam początek i zmieniamy sobie strain przykładowo, o, tu nie ma piątki, miało być 0,5.
przykładowo na taką wartość, jak wam wizualnie odpowiada. W moim wypadku to jest 0,43, można powiedzieć. Wadą tego efektu w DaVinci jest to, że powstaje nam taki punkt centralny, który przy dłuższym przejściu może nie wyglądać dobrze, więc jeśli robimy warzu mam DaVinci, to warto pomyśleć, czy nie zrobić go jednak krótszego, aby właśnie ten punkt początkowy nie był aż tak długo widoczny. Ok, czyli mamy tutaj pierwszą animację z blurem zrobioną. Widzimy, że wokół naszej ramki, wokół naszego karu są takie czarne jakby pola, więc musimy teraz w tym efekcie wybrać sobie jeszcze reflekt i już tych czarnych obwódek nie mamy. Idziemy na klip poprzedni, idziemy teraz tym razem znowu na początek, znaczy na początek, bo musimy zacząć. Idziemy na początek, na pierwszy kamień tutaj widzimy, jeśli jeździmy sobie matrycą, to ona nam automatycznie jakby łapie te kolejne keyframe'y, więc wygodnie można tutaj się poruszać między tymi keyframe'ami. Jesteśmy na pierwszym keyframe'ie, który ma wartość oczywiście 1.0, czyli tą jakby początkową, od której zaczyna się animacja. Wchodzimy w kolor, znowu Alt-S tworząc nowy node, przerzucamy zoom blur, klikamy keyframe na 0, dajemy tutaj moc 0 na sam początek, idziemy teraz matrycą na koniec i wpisujemy strzelę 0,43, jak miałem wcześniej. Dzięki temu ten blur mi powstał i daję sobie reflekt, aby nie było czarnej ramki. Wchodzę sobie w panel edit i jak widzimy mam jeszcze lepsze przejście zoom in, zoom out, bo dodatkowo oprócz samego przejścia mamy bardzo fajny blur, który łagodzi te przejście i bardziej ujednolica ze sobą te dwa kadry. Ale możemy jeszcze urozmaicić i zrobić coś na podobieństwo jakby, można to powiedzieć, warp zooma w prosty sposób, nie dzieląc, nie łącząc tych kadrów. Możemy to zrobić w ten sposób, że możemy złapać te klipy i stworzyć sobie new fusion clip i zrobić lens distortion i w podobny sposób, jak robiłem to w poradniku poprzednim omawiając fusion, my zrobimy sobie w tym poradniku na odwrót, czyli pojedynczo, czyli klikamy sobie na nasze pierwsze ujęcie, wchodzimy w fusion, mając matrycę na tym pierwszym, gdzie się animacja zaczyna, wchodzimy w fusion, mamy medianę, klikamy, teraz wchodzimy w tools, wybieramy sobie warp i przerzucamy lens distortion na środek tego, co widzimy. Odpalamy sobie lens distortion model, tutaj sobie przybliżamy, a nie to tylko wartości matrycy, tak aby doskonale widzieć region, który jest obecny na naszym panel edit, czyli od żółtego do żółtego pokazuje nam, gdzie jest, a to nam pokazuje aktualną matrycę. Więc jesteśmy w tym momencie, klikamy sobie zegarek na distortion i przesuwamy tą czerwoną matrycę na tą żółtą, która była, abyśmy byli idealnie na końcu i na przykład podnosimy sobie distortion na 0,26, kopiując tą wartość, którą tutaj mamy, czyli łapiemy, dwa razy klikamy Ctrl C i mamy w pamięci albo zapamiętujemy w głowie i będziemy następnie wpisywać. Wracamy do edit, mamy już tutaj dodany ten właśnie lens distortion, dzięki temu te przejście bardziej przypominam, po prostu jest warp zoomem, tylko delikatniejszym, bo zrobiliśmy sobie mniejszą wartość, możemy oczywiście też większą wartość, możemy ten lens distortion tutaj 5 dać i te wszystkie wartości będą się duplikowały, więc po prostu to jest subiektywne, jaki efekt chcecie uzyskać. Idziemy na drugi klip, na ostatni keyframe tym razem, który tutaj mamy. Idziemy teraz znowu fusion, z tools, warp, lens distortion przerzucamy, mamy tutaj, odpalamy lens distortion model, przybliżamy sobie tutaj widok, aby doskonale widzieć, no i widzimy znowu, od żółtego do żółtego to jest nasz obecny klip, a właśnie tu mamy naszą aktualną matrycę, którą chcemy 0, więc klikamy keyframe w tym momencie, przenosimy tą matrycę na początek i wklejamy tutaj wartość, którą jakby skopiowaliśmy z poprzedniego ujęcia, dzięki temu ten lens distortion, jak tu widzimy, jest obecny. Wchodzimy na edit, puszczamy play, oczywiście teraz nam bardziej pomieli, bo mamy tutaj jakby bardziej zaawansowane efekty, możemy już powiedzieć, i mamy już tutaj dodany warp zoom, który ładnie tutaj nam siedzi. Widzimy, że tu w drugim ujęciu bardziej jest widoczny, bo jest dość krótki, nie ma złego załogodzenia, więc wypadałoby dać po prostu na keyframe wcześniej, aby na przykład, abyśmy nie chcieli tego uderzenia, które mamy tutaj widoczne. Puścimy sobie na pewnym ekranie, jak to wygląda. O, jeszcze raz. Wygląda to w taki sposób, wygląda bardzo fajnie. No i jak widzimy, możemy w DaVinci zrobić spokojnie przejście warp zoom, zwłaszcza po tym, jak
została dodana zakładka Fusion. Nie jest to oczywiście aż tak bardzo wygodne jak w softach, które nie mają panelu Note, one są bardziej przeznaczone do takich edycji, a z Note'ami no musimy trochę jakby przerzucić się na inne myślenie, ale robi to się tak samo prosto, jeśli się wie po prostu co się klika. Więc to było na tyle, tak możecie sobie właśnie zrobić przejście Zoom czy Warp Zoom, zależy po prostu co chcecie, znacie drogę, ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, cześć!